Witam Państwa. Aby zaprezentować, jak się w tych ulach pracuje, w ulach Siódmiaka, pozwoliłem sobie wstawić do pracowni trzy takie ule i postaram się Państwu coś powiedzieć na temat pracy przy tych ulach. Tak, bez pszczół, na sucho, żeby było lepiej widać i może łatwiej opowiadać. Później w sezonie postaram się Państwu, jak już będą lokatorzy w tych ulach, zaprezentować, jak to praca się odbywa z pszczołami. Pierwsza sprawa, jedna z ważniejszych, jest to, że pracujemy przy nich na siedząco. Ja mam do tego taki stołeczek i pracuję w pozycji siedzącej. Tu mamy akurat przygotowany ul z trzema korpusami już, ułożone ramki. Tak wygląda ten ul w sezonie produkcyjnym, kiedy ilość czerwiu, ilość pszczół na poszczególnych kondygnacjach jest taka, że jest pełna obsada ulu. Wówczas właśnie trzy kondygnacje. Do pracy przy tym ulu używamy tablet pomocniczy. Ten tablet jest w taki sposób moczowany. Tam, jak Państwu w stolarni pokazywałem, takie wycięcia były w ramie tych futrynki, prawda? I do tych wycięć montujemy, jest stabilny taki tablet zamocowany. Ten tablet pozwala tutaj na ustawianie różnych rzeczy, pomaga przy pracy. Narzędzi używanych przeze mnie to przede wszystkim najważniejsze w pasiece narzędzie to dłutko pszczelarskie, piórko gęsie, i nóż do wycinania różnych rzeczy. Ul jest z okienkami, każde piętro ma okienko z szybą i otwierając ul nie mamy kontaktu z pszczołami, a widzimy, co wewnątrz ulu się dzieje. Zabierając się do rozbierania, otwieramy tu na dole taki zatworek, taki klocuszek, zasuwkę. I w ten sposób umożliwiamy przejście tutaj pszczołom jedną, czy z tableta pszczoły wędrują sobie tą szparą tutaj, tą przestrzenią między okienkiem gniazdowym a dennicą, wracają do ula. Ta część z gniazdem, to okienko już mówiliśmy, to jest okienko gniazdowe, które jednocześnie jest okienkiem pracy, ono jest szersze niż te dwa nadstawkowe. Tutaj pszczoły budują plaster z czerwiem trutowym. To jest jakby taka dodatkowa ramka pracy. Przez podglądanie, co tu się dzieje w tej ramce pracy, czyli w tym okienku gniazdowym, oceniamy i wiemy, co wewnątrz ulu się dzieje akurat, prawda, jaka jest sytuacja, czy pszczoły mają pożytki, czy budują, czy nie ma nastroju rojowego. Poza tym przez to okienko, prawda, korzystając z tego okienka, przez wyjęcie szybki, mamy możliwość walki biologiczno-mechanicznej, walki z warozą, prawda? Bo tu wybudowany plaster zabudowy trutowej, nim waroza, wszyscy oczywiście pszczelarze doskonale wiedzą, najchętniej wchodzi i znosi jaja, prawda? Wylęgają się młode i poprzez wycinanie czerwiu trutowego zasklepionego, prawda, usuwamy z ula tego groźnego szkodnika warozę. Ta walka jest prowadzona w taki sposób, że mniej więcej ten plaster jest podzielony na trzy części i tą część, która jest zasklepiona, wycinam i przeznaczam do gotowania, a czerw otwarty pozostawiam po to, żeby kolejne samice mogły tam się zagnieżdżać i
nosić jaja. Także stosunkowo łatwa jest praca w tym ulu, jeśli chodzi o zwalczanie warozy. Praktycznie nie ma nawet bardzo potrzeby walki później jesienią, walki chemicznej z warozą. Tu do tego ula można zaglądać do każdej kondygnacji niezależnie, prawda? Do gniazda poprzez wyjęcie okienka gniazdowego, prawda? Możemy zaglądać tutaj, wyjmować ogólne ramki, przeglądać, jeżeli jest taka potrzeba, co tu się dzieje. Te ramki są, ponieważ one są identyczne na wszystkich kondygnacjach, więc jest możliwość przestawiania jakiejś części gniazdowych ramek do nadstawki, prawda, tu uzupełniania na węzy. No, jest łatwa, prosta praca i gospodarka w takim ulu. To jest ul przygotowany w taki pełen sezon, wtedy, kiedy jest dużo pszczół, kiedy są potrzebne wszystkie kondygnacje, gdy rodzina się rozwinęła, nosi miód, prawda, i tak wygląda na trzech kondygnacjach. Ponieważ ten ul jest tutaj akurat otwarty, jest okazja pokazać Państwu na przewóz. Jeżeli jest taki pełen ul w sezonie, trzeba go przewieźć gdzieś na pożytek jakiś, prawda? No i wiemy, że w czasie transportów występują problemy z zaparzaniem. Pszczoły poruszane, zamknięte, podnoszą, pobierają pokarm, podnoszą temperaturę i potrafią stopić wosk i czerw, prawda, i się zaparzyć. Temperatura nawet do 70 stopni w takim ulu powstanie. Żeby temu zapobiec, to ten ul ma przewidzianą taką możliwość, żeby tworzyć dodatkową wentylację. Tą dodatkową wentylację tworzymy przez stawienie tutaj okienko ponadstawkowe. Wyjmujemy tutaj szybkę. Mam przygotowane takie siateczki, które mają rozmiar tej szybki, prawda? I poprzez wstawienie tej siateczki tworzę warunki do wentylacji. Jeżeli tutaj już zdemontuję ten tablet oczywiście jest wtedy też ważny do tego, jak wyjmuję te ramki, czy coś tutaj robię, wstrząsam pszczoły, obmiatam pszczoły i pszczoły sobie po tym tablecie tutaj wędrują do środka. Ale w tej chwili mówimy o transporcie, więc ten ul jest zamknięty. Ten ul jest zamknięty. Oczywiście tablecik demontujemy. I na czas transportu takie bardzo silne rodziny, gdzie jest bardzo dużo pszczół i wysokie zagrożenie tego, że może coś niedobrego z nimi dziać, jest właśnie możliwość montażu takich dodatkowych siatek, prawda? No i tu w drzwiczkach są również siatki i takie klapki, prawda? I te otwieramy również te klapki. Także pszczoły, powietrze, może tutaj pszczoły mogą wentylować przez jedną i przez drugą siateczkę. Po to, żeby nam się to nie rozleciało, mam tutaj przygotowane takie stelaże. Ten stelaż jest tak skonstruowany, żeby blokować tutaj te okienka, przyciskając je do
do ramek i w ten sposób dociskać do ściany przednej. Czyli w takich ulach, w których naprawdę jest wysokie zagrożenie, w takich ulach montuję taki stelaż, siateczki, prawda? No, jeszcze tutaj dla tych cierpliwych, którzy będą to oglądać, to jeszcze zmontuję tutaj. O. Tak. O. No i tak jest zmontowany ten stelaż, dociska okienka, prawda? Te izolacje wyjmujemy na czas transportu i powstaje, zamykając drzwiczki, powstaje tu dodatkowa ilość powietrza, prawda? Dodatkowa przestrzeń i okienko z siateczką umożliwia wentylację i możemy spokojnie te pszczoły z tymi pszczołami wędrować. Taka jest możliwość w tym ulu przewidziana również. Nie będę tego już demontował. Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów może i pokazać Państwu podkarmiaczkę, a może też zaprezentujemy, bo w pewnych sytuacjach zachodzi na przykład konieczność zamykania pszczół. W przypadku, gdy dostajemy jakiś komunikat z gminy, że będą jakieś opryski w skali gminy, czy miasta, czy powiatu, prawda? Będzie walka jakaś chemiczna z komarami, czy z myszkami, prawda? To czy opryski jakieś na polach i nie możemy wywieźć ani zabezpieczyć pszczół, wówczas możemy w taki właśnie sposób jak tutaj udostępnić dodatkową wentylację pszczołom, zamykając je pszczołom takich w podkarmiaczkach, które normalnie służą do karmienia jesiennego, a no, w wyjątkowych takich sytuacjach dziejących się rzeczy to wlewamy tutaj wodę, wstawiamy do ula i taki ul zamknięty z dodatkową wentylacją, z wodą wstawioną, też może 24 czy 48 godzin przetrwać i pszczoły zabezpieczymy. Taka podkarmiaczka budowana jest tak w postaci takiej skrzynki, tam na dnie są wbite takie gwoździki, które zabezpieczają, tworzą pod tą szybką taką przestrzeń, żeby woda czy syrop przepływały. Tu w tej części, do której mają dostęp pszczoły, kładam taki pływaczek, prawda? No i wstawiam taką podkarmiaczkę do ula, prawda? Przykrywam deseczkami, listewkami. I w ten sposób jest ul z wodą, z dostępem powietrza, zamknięty. No, oczywiście, gdyby taka potrzeba zaistniała. A tu nie wspomniałem, tu jest położona krata odgrodowa, która oddziela część gniazda od nadstawek. W przypadku stawiania tej podkarmiaczki z wodą, wówczas zamieniamy te okienka. To dajemy na dół okienko, a to gniazdowe dajemy do góry. Bo inaczej nam tutaj w tej przestrzeni się nie zmieści ta podkarmiaczka. O, i tak to mniej więcej wygląda. No dobrze, to przejdziemy do następnego ula. Pewnie wielu rzeczy nie dopowiedziałem, ale to przy innej okazji.